Cześć, witajcie w nowym sezonie programu cyklicznego. Jeśli tutaj jesteście na tym kanale pierwszy raz, to wyjaśnię wam, że program cykliczny to był taki cykl filmów, który jakiś czas temu robiłem. One się pojawiały dosyć często i były tam podrzucane informacje ze świata kolarstwa. I teraz będzie dokładnie tak samo. Myślę, że program cykliczny będzie się pokazywał we wtorki i w piątki, mam nadzieję. No i będę wam wtedy podrzucał informacje ze świata kolarstwa, głównie górskiego, bo chciałbym sobie gdzieś tam zostawić rezerwę na filmy o szosie czy przełajach. Myślę, że jest w tym temacie więcej specjalistów i może oni niech się w tym temacie trochę wykażą, a wiem, że mają takie plany. Nie przedłużając, porcja newsów, trzy wiadomości. Pierwsza jest niestety smutna, no bo wczoraj na Instagramie i na Facebooku Jolanda Lew wrzuciła zdjęcie niestety z łóżka szpitalnego i ogłosiła, że miała wypadek na rowerze i to taki całkiem ciężki, bo ucierpiała jej śledziona, płuca, połamane żebra. Było zagrożenie tego, że będzie miała nawet usuniętą śledzionę. Także no, stan Jolandy, wszyscy mówią, że jest stabilny. Ona sama powiedziała, że jest ten już stan ustabilizowany. Nie wiadomo, kiedy wróci do treningu, czy w ogóle wróci do treningu. W tym wypadku chyba ważniejsze jest to, żeby po prostu była zdrowa i w pełni sprawna. Na pewno, jak będę tylko znał jakieś szczegóły na temat tego, jak idzie jej rehabilitacja, to dam wam znać. Druga wiadomość to jest wiadomość z naszego lokalnego rynku transferowego i może nie jest to najświeższy news, natomiast chciałem takie z najbliższego czasu wam podrzucić wiadomości w tym pierwszym odcinku. I chodzi tutaj o powrotny transfer Bartłomieja Wawaka do Cross Racing Teamu. Bartek wraca z Volkswagena do ekipy, w której ściga się Maja Włoszczowska, Andrzej Cink i Sergio Matychon. No i Bartek będzie starał się zdobyć jak najwięcej punktów do klasyfikacji olimpijskiej, żeby wystartować w Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast też po krótkiej przerwie do Volkswagena wraca Marek Konwa. I to jest taka informacja, która myślę, że od razu możemy być świadomi tego, że ci dwaj zawodnicy będą na pewno najwięcej walczyli o punkty rankingu olimpijskiego i to na nich pewnie będziemy mogli najbardziej polegać w tym temacie. No i pewnie też między nimi rozegra się walka o to, czy ewentualnie któryś z nich do tego Tokio pojedzie. No ja trzymam kciuki, żeby któremuś z nich się udało. Trzecia wiadomość jest także z obozu Cross Racing Teamu, bo ostatnio na Onecie pojawił się wywiad z Kornelem Osickim, który jest menadżerem Cross Racing Teamu, w którym poruszył kilka kwestii odnośnie zawodników crossa, ale także w ostatnim akapicie tego wywiadu i wrzucę wam link do całego wywiadu gdzieś w opisie, ale w tym ostatnim akapicie powiedział, że na celowniku w bliższej, dalszej przyszłości Cross Racing Teamu są młodzi polscy zawodnicy i nawet wyszczególnił tych zawodników z nazwiska. Chodziło mu o Matyldę Szczecińską, Gabrielę Wojtyłę, Jakuba Zamroźniaka i Piotra Kwińskiego. No i powiedział tak dosyć oględnie o tym, to nie są jakieś takie super sprecyzowane plany, że na przykład za rok cała ta czwórka będzie w krosie, może ktoś z nich, ale mi się wydaje, że jest to fajny taki sygnał dla młodych polskich zawodników, że ta ekipa będzie chciała sięgać po młodych zawodników, że jednak jest szansa na jakąś przyszłość w kolarstwie. No i skoro Cross Racing Team, czyli jedna z poważniejszych ekip całego Pucharu Świata, chciałaby sięgnąć po polskich młodych zawodników, dlaczego nie miałyby tego zrobić inne ekipy z Europy czy ze świata? Dlatego myślę, że to jest taki zastrzyk motywacji dla młodych zawodników, żeby jednak się przykładać i nie rezygnować do końca z kolarstwa i trenować dalej. To by było na tyle. Trzy wiadomości, które wam podrzuciłem, myślę, że są całkiem interesujące. No i widzimy się w kolejnym odcinku programu cyklicznego już w kolejny wtorek. Do zobaczenia!